będzie trudu, by radzić nie dzieciom wszystkich ludów. Mikołaj dużo wrażeń przyniesie i choć siwe ma włosy i brodę, tam wśród dzieci czuje się młodo. Wszystkich głaszcze po twarzach, prezentami obdarza i o każdym dziecku pamięta. Dzięki Ci składamy, Mikołaju Święty, za Twoje dobre serce i Twoje prezenty. Dziś obiecujemy, kochany starustu, zostanie w naszej pamięci i w naszym serduszku. Jak cudownie. Boże, całe serce się tutaj raduje. Naprawdę, a dalej muszę Wam zabić brawo. Wy też możecie sami sobie zabić brawo. To już się wspaniale. Naprawdę. Ale, ale, kochany, drogi święty Mikołaju, to jeszcze nie wszystko, tak? Mamy kolejną niespodziankę. Jeszcze jedna niespodzianka. Oto Mikołaj czeka w takim razie z niecierpliwością. Zaskoczone. Dzieci tylu talentów po prostu tutaj siedzą. Jesteście naprawdę niesamowici. Brawa wielkie dla Was. Naprawdę. Mikołaj jest bardzo zaskoczony. Naprawdę. Mikołaju, Mikołaju, usiądź teraz wygodnie, bo jeszcze jedna niespodzianka dla Ciebie. Musimy się przygotować do tej niespodzianki. Więc Mikołaj, poczekaj. Cierpliwie musisz czekać. Dziękuję Wam dzisiaj. Dosyć dużo czasu, żeby tutaj z Wami ten czas spędzić. Mikołaju, a czym Ty dzisiaj do nas tu przybyłeś? Z czym Mikołaj dzisiaj tutaj przybył? Bo śniegu a nie czym, ma. Z czym to za chwilę będziemy o tym mówić? Ale czy Mikołaj tutaj przybył dzisiaj? Bo dzieci się już pytały. A no to czy dzieci wiedzą, czym podróżuje święty Mikołaj? Saniami! Dokładnie, ale jakimi? Takimi dużymi saniami. Dużymi, ciężko tak, tak. Dziesięć! Ludo wciągnie na samym przejdzie 10 reniferów. Te stany są takie duże, żeby pomieściły wszystkie prezenty dla grzecznych dzieci. Więc te sanie muszą być bardzo duże i mają takie duże płozy. Dzieci wiedzą, co to są płozy? Płozy to są te takie bele przyczepione na dole sanie. Dokładnie tak, żeby sanie po śniegu mogły zsunąć. Tak, a kiedy już na śniegu się sanie rozpędzą, wzbijają się w górę i Mikołaj leci do nieba prezentami i musi być bardzo szybki, bo ma tylko jeden wieczór,
żeby prezenty rozdać, ale dla niektórych w dzieci... Ale ona to mówi, tata może to zbudować tą palacę. Tak, i te dopalacze są, ale one są w ciągłej rozbudowie, bo grzecznych dzieci jest coraz więcej. Dokładnie tak. Za dwa dni będziecie rodzica prezentować. O, tak, dlatego Mikołaj sobie rozkłada te kasę na raty dawanie prezentów. Bo grzeczne dzieci zasługują na kilka razy, ale muszą być wyjątkowo grzeczne. Dobrze, jesteśmy już gotowi z kolejną niespodzianką dla naszego Mikołaja. Jeszcze jedna niespodzianka. Dzień niespodzianek. Jeszcze jedna. Proszę bardzo, gotowi? Tak. Jesteście naprawdę niezwykłymi dziećmi.